Cześć wszystkim, ja jestem Piekło jest tu, a to jest mój podcast kryminalny o tytule Bez wyraźnego motywu. W dzisiejszej historii, którą dla Was przygotowałam, będzie dużo krwi, zła, bezsensownych działań, zupełnie niezrozumiałych. Przyznam, że jest to jedna z tych spraw, która kiedy weszła mi do głowy, już nie mogła z niej wyjść. Ja jestem osobą wysoko wrażliwą, tym bardziej zawsze żałuję ofiar, które stały się nimi zupełnie przypadkowo i zupełnie bezsensownie. Historia będzie dotyczyła pary, która spędziła ze sobą zaledwie pół roku, a wyrządziła tyle zła, o jakim przez całe życie nie jeden nawet nie pomyślał. Zapraszam Was do wysłuchania o tej okrutnej zbrodni, a raczej o okrutnych zbrodniach. Klasycznie zacznę od przedstawienia sylwetek dzisiejszych antybohaterów. Róża wychowywała się w rodzinie pełnej, niedysfunkcyjnej. Miała obojga rodziców, którzy włożyli wiele trudu w jej wychowanie. Dzieciństwo spędziła na wsi, w małej miejscowości Zielona, tuż obok Malborka w województwie pomorskim. I pomimo trudu rodziców włożonych w jej godne wychowanie, dziewczyna wyrosła na osobę głęboko zaburzoną. Charakter miała podły. Od wczesnych lat nastoletnich pakowała się w problemy. W szkole okradała koleżanki, a kiedy została złapana za rękę, twierdziła, że nie jest winna. Była typem patologicznego kłamcy. Przeinaczała rzeczywistość zawsze na swoją korzyść. Choć bliscy od zawsze podejrzewali, że ma ona osobowość socjopatyczną, dziewczyna uważała się za łagodną, wrażliwą i delikatną. Była jednak przeciwieństwem tego wszystkiego. Była przeciwieństwem przede wszystkim swojego imienia, którego znaczenie świadczy o pięknie, o rozkwitaniu, o dobru. W szkole nie szło jej najlepiej, nie lubiła się uczyć. Przez to dużo wagarowała i miała trudności z przejściem do następnej klasy. Podjęła się nauki w zawodówce, wybrała zawód kucharza, ale i to zajęcie w końcu porzuciła. Róża lubiła manipulować ludźmi. Często sama sobie robiła krzywdę, na przykład biła się po całym ciele do tego stopnia, że miała ogromne siniaki. A potem oskarżała o przemoc kogoś, nad kim akurat chciała się poznęcać. Miała taki charakter, że musiała zdobyć, nieważne jakim sposobem, po prostu musiała mieć to, co chciała. Zalecała się do miejscowego lekarza, który nie uległ jej czarowi i z tego powodu Róża postanowiła zniszczyć mu życie. Nachodziła go, wystawała pod oknami, wydzwaniała, wypisywała przeróżne wiadomości w skrajnych emocjach, od pełnych miłości, przez nienawiść, po groźby i właśnie z tego powodu mężczyzna podjął decyzję o przeprowadzce. Nie mógł znieść życia w udręczeniu i strachu, a jakakolwiek próba wynegocjowania porozumienia z dziewczyną kończyła się jej śmiechem i pogardą w jego stronę. Rzucił więc swoje dotychczasowe życie i znalazł spokojną przystań gdzieś, gdzie Róża już nie mogła go dręczyć. Wyglądała ładnie i niewinnie, była filigranowa, urodę miała dość delikatną. W oczach miała coś, co przy pierwszym zetknięciu z nią powodowało, że było się pod jej urokiem. Miała gadane, była kokietką i lubiła podobać się mężczyznom. Nieraz udało jej się oszukać kogoś, kogo nie znała, na tak zwane ładne oczy. Bliscy, którzy dobrze ją znali, zazwyczaj brali jej oszczerstwa z góry za nieprawdę. Róża nie lubiła, gdy coś było nie po jej myśli. Z delikatnej nastolatki stawała się nagle bluźniącą, wulgarną dziewczyną bez hamulców. Jako nastolatka jeszcze trafiła do ośrodka wychowawczego, ale nie lubiła tam przebywać i zazwyczaj uciekała. Ośrodek opuściła, kiedy skończyła 18 lat. I tak zaczęła się jej tułaczka po Polsce. Najczęściej Róża podróżowała na stopa. I właśnie w trakcie jednej z takich swoich samotnych eskapad w głąb Polski, gdzieś nieopodal Warszawy, poznała Rafała. Mężczyzna akurat jechał z kolegami z pracy i na widok ładnej dziewczyny próbującej zatrzymać jakiś pojazd, postanowił, że podwiozą ją tam, dokąd sobie życzy.
ale kiedy podróż dobiegła końca, postanowił, że wysiądzie razem z nią. Podczas wspólnej jazdy złapali bardzo dobry kontakt i Rafał momentalnie zauroczył się Różą. Sprawiała wrażenie dziewczęcej, delikatnej. Ona miała wówczas 20, a on 30 lat. Jego zainteresowanie nią nie pozostało bez odpowiedzi. Oboje prawili sobie komplementy, rozmawiali tylko ze sobą, jakby nikogo więcej w samochodzie nie było. Dogadywali się świetnie i oboje sprawiali wrażenie zaurożonych sobą nawzajem. Od tego dnia rozpoczęła się ich wspólna przygoda, która no nie była łagodna w skutkach. Oboje nie mieli stałego miejsca zamieszkania. Rafał zostawił rodzinę i ruszył w świat, czepiając się jakichś sezonowych prac. Mężczyzna także pochodził z północnej części Polski, dokładnie ze wsi nieopodal miejscowości Sztum. Z wyglądu był raczej zwyczajny, od zwykły pospolity facet, średniego wzrostu, z przeciętną twarzą i sylwetką. Posiadał kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy murarza, ale raczej imał się różnych prac, by zarobić na utrzymanie rodziny. Posiadał bowiem 4 dzieci. Radził sobie także w inny sposób, między innymi kradł, a za kradzieże i rozboje w przeszłości odsiadywał wyroki. Jednak przeznaczeniem Rafała nie było trwanie przy rodzinie. Czegoś mu brakowało w rodzinnej miejscowości. Zostawił więc najbliższych i ruszył w Polskę, gdzie zdołał zaczepić się w jakiejś fizycznej robocie pod Warszawą. Kiedy poznał Różę i jej sposób na życie, nie widział przeciwwskazań, aby wieść z nią wolne, niepoukładane, a raczej spontaniczne życie. Odkąd połączyli się w parę, nie mieli konkretnego celu, do którego chcieli razem zmierzać. Raczej spali pod gołym niebem, najczęściej gdzieś pod drzewami. Również zaczepiali się w jakichś gospodarstwach rolnych czy w agroturystyce, gdzie zazwyczaj unikali opłat. Po prostu zrywali się wczesnym rankiem i uciekali, zanim ktokolwiek wyciągnął ręce po pieniądze za nocleg. Głównie szukali prac dorywczych, przy roli, a takiej pracy latem było bardzo dużo. Gospodarze zatrudniali bezrobotnych i często też bezdomnych mężczyzn, aby mogli sobie coś zarobić na jedzenie czy nocleg, a ci w zamian wykonywali jakieś prace pomocnicze w polu i gospodarstwie. I takich prac właśnie poszukiwali zazwyczaj Róża i Rafał, najczęściej w okolicach Mazur i Pomorza. I któregoś razu, kiedy zawędrowali w okolice domu rodzinnego Róży, tam Rafał poznał jej rodziców. Chłopak wydał się im spokojnym, trochę bardziej poukładanym niż ich córka. Widzieli natomiast, jak bardzo jest w nią wpatrzony. Znali jej charakter i sztuczki, więc opowiadali o niej, że ugania się za mężczyznami, stosuje na nich swoje manipulacje, lubi być w centrum zainteresowania i nie należy do osób wiernych tylko jednej osobie. Ale i Rafał przecież nie był w tej kwestii krystaliczny. Nie przejmował się więc gadaniem rodziców dziewczyny, a może bardziej przymykał na to oko, niż im nie wierzył. Nie przeszkadzała mu przeszłość Róży, ani nie dał się odstraszyć sensacyjnymi nowinkami z jej przeszłości. On w Róży widział pewien rodzaj czystości, dobra, niewinności. Czuł potrzebę, aby się nią opiekować i głównie ta potrzeba skłoniła go do rozpoczęcia z nią wędrowniczego trybu życia. Po odwiedzinach w domu rodzinnym Róży postanowili znów wyruszyć w Polskę. Był to czerwiec 2011 roku. Tym razem dotarli do województwa świętokrzyskiego, do miejscowości Skrzelczyce, oddalonej od Kielc o mniej więcej 20 km. W gazecie znaleźli ogłoszenie, że jakiś gospodarz przyjmie robotników do pracy na roli. Para więc postanowiła, że zgłosi się do tej roboty. Początkowo rolnik chciał do pracy przyjąć tylko Rafała, ale ostatecznie zgodził się, aby i Róża dorobiła sobie parę groszy, wykonując jakieś drobne prace w domu. Nie zależało im raczej na wielkich zarobkach. Próbowali się cieszyć chwilą w pięknym otoczeniu natury. Nie mieli żadnych zobowiązań, a raczej ich nie uznawali, bo Rafał przecież miał 4 zobowiązania w postaci potomstwa. Ale dorabiali tylko tyle, ile wystarczyło im na wyżywienie czy alkohol. A alkohol oboje bardzo lubili. Razem z nimi u skrzelczyckiego gospodarza
Pracował też Eugeniusz, prawie 60-letni, bezdomny mężczyzna. Pijący, pracujący na roli w zamian za nocleg i wyżywienie. We trójkę spędzali czas po pracy na piknikach, podczas których raczyli się alkoholem. Głównie była to wódka, ale popijali ją piwem. Eugeniusz nieraz czynił Róży dwuznaczne propozycje, ale dziewczyna bardzo go lubiła, więc nie robiła z tego powodu jakiejś afery. A ze swoim charakterem zdecydowanie była do tego zdolna. Para jednak nie zabawiła długo u tego gospodarza. Bo już po 24 czerwca Rafał wdał się w niepotrzebną kłótnię, która skutkowała wyrzuceniem go i Róży z pracy. Chodziło bodajże o zarobki, które Rafałowi w pewnym momencie przestały odpowiadać i żądał większej zapłaty. W geście solidarności z parą Eugeniusz również postanowił rzucić pracę. Czuł się bardzo zżyty z Różą i Rafałem. Wszyscy troje odebrali należności finansowe, jakie im jeszcze przysługiwały od rolnika, a w przypadku Róży i Rafała było tego niewiele, ponieważ często brali zaliczki, dużo większe niż na przykład Eugeniusz, któremu na koniec rolnik wypłacił 250 zł. Para miała tego dużo mniej, dlatego im nie wystarczało na drobne uciechy. Oddalili się od gospodarstwa razem z nowym przyjacielem i postanowili, że zakupią alkohol i jakieś zakąski i rozłożą się gdzieś pod lasem i tam spędzą miło wieczór. Oczywiście na ten prowiant, który chcieli konsumować pod lasem, pieniądze dał Eugeniusz, ponieważ miał więcej. Znaleźli jakieś miejsce na polu, gdzieś, gdzie drogę oddzielały gęste krzaki i tam zrobili piknik, uprzednio zakupując m.in. wódkę i ogórki kiszone oraz kiełbasę. Mimo naprawdę sporych zakupów, które wcześniej zrobili, ich główne pożywienie, a właściwie płyn, który spożywali, dość szybko się skończył i Róża z Rafałem, wcześniej biorąc pieniądze od Eugeniusza, wybrali się do pobliskiego sklepu, aby uzupełnić zapasy. Tam poznali jeszcze kogoś, drobnego pijaczka miejscowego, który był z tych, co od otwarcia do zamknięcia sklepu przesiadują pod nim z kumplami na ławce i zaprosili go na wspólne picie, a 46-letni Jerzy ochoczo przystał na ich propozycję. Do pewnego momentu bawili się naprawdę dobrze. Pili, śmiali się i niczym się nie przejmowali. Do pewnego momentu. Granicę dobrego smaku przekroczył bowiem Jerzy. Owszem, Róża lubiła podobać się facetom i często też sama prowokowała ich do adorowania jej czy prawienia komplementów. Sama jednak wyznaczała granice. Nie lubiła być obłapiana, dotykana w sposób jednoznaczny. Dlatego też bardzo zdenerwowała się, gdy pijany Jerzy zaczął ją dotykać w okolice szyi i ramion. Momentalnie zbladła, bo gdy zaczynała się denerwować lub odczuwała złość, jej twarz przybierała kolor mleka i mimowolnie zaczęła okładać towarzysza pustą butelką. Robiła to z taką siłą, że butelka w pewnym momencie pękła, a pęknięte szkło raniło mężczyznę w głowę i w twarz. Jerzy był tak zszokowany, że nie był w stanie wydusić z siebie słowa, więc ani nie krzyczał, ani nie wzywał pomocy, był po prostu oszołomiony. Wszystkiemu na spokojnie przyglądał się Eugeniusz, chyba czuł się bardzo pewnie w towarzystwie swoich przyjaciół i nie spodziewał się, że jego też tego dnia nie spotka już nic dobrego. Do poranionego Jerzego doskoczył natychmiast Rafał, wołany i zachęcany przez Różę, aby dokończył dzieła. Z nadludzką wręcz siłą wbił pobitemu mężczyźnie pękniętą częścią butelkę w tętnicę szyjną, powodując jego szybką śmierć. Para zrozumiała, że nie może pozostawić przy życiu jedynego świadka zdarzenia. Obawiali się, że Eugeniusz rozpowie o tym, co właśnie uczynili i po porozumiewawczym spojrzeniu oboje przystąpili do ataku. Róża atakowała przyjaciela butelką, a następnie wbiła mu nóż w oko. Z taką siłą, że nóż przebił czaszkę i uszkodził mózg, co doprowadziło do jego natychmiastowego zgonu. Ale ostateczny, jak im się wtedy wydawało, cios zadał Eugeniuszowi Rafał,
taki sam sposób, w jaki zrobił to w przypadku Jerzego. Po dokonaniu masakrycznej zbrodni zwłoki mężczyzn przeciągnęli w krzaki, ale zanim odeszli, Róża przeszukała jeszcze kieszenie zmarłych. Tam w oczy rzuciły się jej dokumenty, pieniądze, zaledwie 130 zł i telefon. Więc to wszystko postanowiła, że zabierze ze sobą. Ale nie wszystko poszło tak, jak tego oczekiwali. Oboje byli umazani krwią, ale nie była to krew tylko ich ofiar. Rafał poważnie zranił się w rękę i tracił bardzo dużo krwi. Trochę się obmyli, aby nie wzbudzać podejrzeń i wezwali pogotowie. Zostali natychmiast zabrani do najbliższego szpitala i opatrzeni. Ich wersja wydarzeń, którą podali celem usprawiedliwienia swoich ran i nocnych wędrówek, bo to wszystko działo się już naprawdę głęboką nocą, wydawała się być spójna i prawdopodobna, bo nikt nie zorientował się, że przed paroma godzinami ta para zrobiła coś naprawdę złego. Gdy ich życiu nie zagrażało już żadne niebezpieczeństwo, ze szpitala zostali wypuszczeni i postanowili ruszyć w dalszą drogę. Nie uważali jakoś specjalnie, a że byli dość pokaleczeni, rzucali się w oczy innym przechodniom, którzy później też swoimi zeznaniami doprowadzili do ustalenia sprawców, ale to za chwilę. Udało im się złapać stopa i najpierw trafili do Krakowa, gdzie mieli rodzinę. Nie wiem dokładnie, który z nich konkretnie, ale w każdym razie tam się zatrzymali na noc. A na kolejny dzień mieli już obmyślony wstępny plan ucieczki z kraju. Nie zdążyli jednak wcielić go w życie, bo jak się okazało, zwłoki dwóch mężczyzn zostały dość szybko ujawnione w miejscu, gdzie je ukryli. A zeznania świadków, jak i GPS wbudowany w komórkę, którą para zabrała ze sobą, wskazał drogę do sprawców tej tragedii. W tym czasie od zbrodni minęły już 3 dni i dnia 28 czerwca policjanci odnaleźli Różę i Rafała ukrywających się w lesie nieopodal miejscowości Zabierzów, czyli nie oddalili się zbytnio od Krakowa, bo ta miejscowość znajduje się mniej więcej 14 km dalej. Po zatrzymaniu podejrzanych ruszyło śledztwo prowadzone przez prokuratora z Buzka-Zdroju. Co zaskoczyło śledczych, to to, że Rafał od razu przyznał się do popełnionych zbrodni i ze szczegółami opisał przebieg nocy, gdy do nich doszło. Natomiast to, czego faktycznie się nie spodziewano, to dodatkowych faktów, które ujawnił mężczyzna. Otóż pogrążając siebie i swoją dziewczynę, opowiedział policjantom o jeszcze jednej, właściwie ich pierwszej wspólnej zbrodni, do której doszło około miesiąca wcześniej. Obezwładnili wtedy i skrzywdzili mężczyznę, którego zatrzymali w okolicach Grójca pod Warszawą, gdzie potrzebowali transportu. Zgarnął ich wtedy z drogi 46-letni Stanisław, poruszający się białym samochodem marki Audi. Z mężczyzną zdawałoby się, że dogadywali się całkiem dobrze. Ten, prowadząc auto, popijał piwo, wracał akurat z pracy, był w dobrym humorze. Chwilę rozmawiali i doszli do wniosku, że jest całkiem ładne popołudnie i może mogliby się zatrzymać, zrobić gdzieś piknik pod lasem. W międzyczasie jeszcze podjechali na stację benzynową, by uzupełnić zapasy alkoholu. Róża i Rafał przystali na ten pomysł dość entuzjastycznie, zwłaszcza, że to kierowca wyłożył pieniądze na zaopatrzenie. Gdy już rozłożyli się w dogodnym miejscu na łonie natury, oprócz piwa pojawiły się mocniejsze procenty, ponieważ Stanisław wyciągnął ze schowka butelkę wódki. I upił się do tego stopnia, że zaczął momentami przysypiać i tracić łączność ze swoimi towarzyszami. Postanowił więc, że czas uciąć sobie drzemkę, aby względnie doprowadzić się do stanu świadomości, żeby móc wrócić normalnie do domu i poszedł w tym celu przespać się do samochodu. I wtedy w głowie Róży zrodził się ten morderczy plan. Uznała, że przecież Stanisław ma samochód, a im bardzo by się taki przydał. Opowiedziała o swoim pomyśle uduszenia mężczyzny i zabrania auta, a Rafał nie zaprotestował ani razu. I to niestety jemu przypadła rola największa w tej zbrodni. Róża podała mu swój pasek, który akurat miała w spodniach,
i wyszła obcować z przyrodą, a jej chłopak w tym czasie pozbawił Stanisława życia. Następnie ciało przeniósł do bagażnika i zadowolona z siebie para ruszyła w rodzinne tereny. Tam odbywała się akurat komunia brata Róży, więc spędzili tam kilka dni. Ciało, które mieli w bagażniku, zaczęło się bardzo szybko rozkładać, ponieważ na zewnątrz panowała bardzo wysoka temperatura. I para zaczęła wyczuwać, że z bagażnika wydostaje się nieprzyjemny zapach. Ze strachu, że ktoś się domyśli, jaki pakunek mają w środku, ustalili, że czas najwyższy pozbyć się ciała. Rafał od razu wpadł na pomysł, gdzie mogą ciało wyrzucić i udali się nad bagna i tam je właśnie zatopili. Samochodem poruszali się jeszcze jakiś czas, ale gdy zabrakło im paliwa, stwierdzili, że auto jest już bezużyteczne, więc porzucili je gdzieś w lesie i wrócili do pierwotnej formy przemieszczania się po kraju, czyli do autostopa, i wtedy ruszyli w stronę Kielc, żeby zatrudnić się u miejscowego gospodarza. Policja początkowo nie dowierzała w te zeznania, ponieważ w bazie policyjnej nie było nawet wzmianki o odnalezieniu ciała mężczyzny o takich personaliach. Ale po zagłębieniu się w tę sprawę okazało się, że jego personalia znajdują się w bazie osób zaginionych. Linią obrony Róży było zrzucenie odpowiedzialności za wszystkie trzy morderstwa na Rafała. Jej zdaniem to partner mordował bez jej wiedzy. Ona akurat w tych momentach była zajęta czymś innym. Za pierwszym razem oddaliła się z miejsca pikniku za potrzebą, a gdy wróciła, Stanisława już nie było. Rafał powiedział jej tylko, że zabierają samochód, a ona nie pytała dlaczego. Cieszyła się, że będą mogli wygodnie podróżować po kraju, więc nie drążyła tematu. Poważnie zrobiło się dopiero wtedy, gdy gnijące ciało zaczęło wydzielać okropny zapach. I właśnie wtedy partner powiadomił ją o tym, co zrobił. Ze strachu nie miała już wyjścia, musiała pomóc mu w ukryciu ciała i milczała. Do kolejnego zabójstwa, już tego, przez które wpadli, doszło w momencie, gdy pijana ucinała sobie drzemkę. W jakimś momencie obudziły ją odgłosy walki i wtedy zobaczyła, z jaką brutalnością Rafał okłada Jerzego, nie dając mężczyźnie szans na odwet. Przestraszyła się, ale wiedziała, że on to robi z zazdrości o nią. Zaledwie chwilę wcześniej starszy kolega czynił jej dwuznaczne propozycje, a Rafał był bardzo na punkcie traktowania Róży w ten sposób przewrażliwiony i nie mógł pozwolić, aby ktokolwiek zalecał się do jego dziewczyny. Prawdą w tych zeznaniach było chyba jedynie to, że Rafał rzeczywiście był o nią zazdrosny, ale nie przyszłoby mu do głowy z tego powodu zabijać potencjalnych rywali. Ale trudno chyba nawet wyobrazić sobie, że dwojga starszych mężczyzn mogliby być jakimikolwiek rywalami dla 30-letniego mężczyzny. Zdaniem Róży Rafał uznał, że także Eugeniusza, czyli świadka zabójstwa Jerzego, trzeba się pozbyć i nie dał nawet dziewczynie chwili na reakcję. Po prostu doskoczył do przyjaciela i zaczął z tą samą brutalnością okaleczać go, a następnie użył noża, który ostatecznie pozbawił go życia. Bała się Rafała w czasie, gdy on mordował. Ona siedziała skulona i starała się na to nie patrzeć. Po wszystkim tylko pomogła zaciągnąć ciała w krzaki tak, aby nikt ich prędko nie znalazł. Na sali rozpraw nie zeznawali żadni świadkowie zbrodni, bo takowych nie było. Policja w śledztwie bazowała na dowodach, które udało się zgromadzić, a były one niepodważalne. Wyrok sądu zatem nie był zagadką. Zastanawiający był tylko fakt, jak surowo oskarżeni zostaną ukarani. Prokurator bowiem zażądał dla morderczej pary bezwzględnego dożywocia. Sąd dał wiarę zeznaniom Rafała. Zresztą o jego prawdomówności świadczyły też wszelkie dowody, które udało się w toku śledztwa zgromadzić. Róża przed sądem odmówiła składania wyjaśnień. Rodzice dziewczyny nie skorzystali ze swojego prawa odmowy zeznań i na sali sądowej wyznali prawdę o swoim dziecku. Na nieszczęście Róży obciążyli ją swoimi zeznaniami. Mówili o tym, że córka właściwie od wczesnych lat nastoletnich sprawiała problemy wychowawcze,
Wykazywała skłonności socjopatyczne i sadystyczne. Upajała się dręczeniem innych i nękaniem. Poza tym nie liczyła się z niczyimi uczuciami. Była wyrachowana, wulgarna i niebezpieczna. Znacznie też wybielili Rafała, twierdząc, że był przez dziewczynę całkowicie zdominowany, wpatrzony w nią niesamowicie. I nie docierało do niego, że wysyłają mu sygnały, aby jak najszybciej wymiksował się z tej relacji. W ich oczach był człowiekiem spokojnym, niezdolnym do popełnienia takich makabrycznych czynów, bez dopingu właśnie róży. Słowa rodziców dziewczyny potwierdzili także biegli psychiatrzy. W ich opinii Róża jest socjopatką i zdemoralizowaną mitomanką. Uznali także, że to Róża miała znaczny wpływ na przebieg wydarzeń, właściwie zdominowała związek z Rafałem, a on zaślepiony miłością do niej, motywowany i dopingowany przez nią, spełniał jej oczekiwania i rozkazy. Parę psychiatrzy zdiagnozowali jako zdemoralizowaną, nieprzystosowaną do życia w społeczeństwie i nierokującą na poprawę. Ale na sali pojawili się także ci, którzy dobrze znali Rafała, między innymi partnerka, z którą miał dzieci. Zeznała, że Rafał w przeszłości bywał agresywny, stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną, nawet wtedy, gdy była w ciąży. Gwałcił ją, a także przebywał w towarzystwie ludzi zdemoralizowanych, przez co sam wpadł w kłopoty alkoholowe. Ponadto zostawił swoje dzieci pod opieką dziadków, a sam wyruszył w Polskę, nie zastanawiając się nad ich właściwym dobrem, choć może faktycznie tym dzieciom lepiej bez takiego akurat ojca. Na początku września sąd okręgowy w Kielcach wymierzył obojgu karę łączną za wszystkie trzy zbrodnie dożywotniego pozbawienia wolności. Adwokaci jej Róży i Rafała wnieśli natychmiastową apelację od wyroku. Obrońca Róży twierdził, że dziewczyna powinna zostać uniewinniona, ponieważ to nie ona mordowała, nie ona brała czynny udział w zbrodniach. A zeznania Rafała są obciążające, bo mężczyzna nie potrafił pogodzić się z tym, że jest jedynym winnym w sprawie. Obrońca Rafała natomiast chciał dla niego niższego wyroku, przedstawiając mężczyznę jako zmanipulowanego, wręcz zmuszonego do brania udziału w okrutnych morderstwach. Sąd jednak nie przychylił się do żadnego z wniosków, a wręcz na prośbę prokuratora zaostrzył karę, ponieważ wcześniej sąd okręgowy w Kielcach za pozbawienie życia Stanisława, czyli pierwszej ofiary, orzekł na niekorzyść oskarżonych tylko 13 lat za te zbrodnie. Sąd apelacyjny tę karę zwiększył do 25 lat pozbawienia wolności, co w rezultacie dało wyrok dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu 25 lat kary. Róża do końca nie przyznała się do winy. Rafał natomiast jeszcze na sali sądowej skierował swoje przeprosiny do bliskich zamordowanych mężczyzn. Już w więzieniu napisał list, w którym wyznał, że był tak zaślepiony dziewczyną, że nie zauważył, jak dał się jej zmanipulować. Myślał, że jest delikatną, zagubioną osobą, którą mógłby się zaopiekować. Stwarzała pozory anioła, ale szybko przekonał się, jakie jest jej prawdziwe oblicze. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Czy słyszeliście o tej sprawie? Przyznam, że dla mnie jej brutalność i bezsens jest nie do pojęcia. Aż nie wierzyłam, czytając o tym, że można być tak dogłębnie, do wszelkich granic, pozbawionym jakichkolwiek skrupułów, ale też uczuć takich jak empatia i cech takich jak człowieczeństwo. Dajcie znać, jak Wy odbieracie tę sprawę. Czy zszokowała Was nie mniej niż mnie? Na jakie wyroki według Was zasłużyła ta para? Czy wyrok sądu jest sprawiedliwy? Przyznam, że wówczas, gdy o sprawie rozpisywały się media, Różę i Rafała określano jako polską parę Bonnie i Clyde. Ale czy z takich porównań można być dumnym? Zostawiam Wam do oceny to, co dzisiaj usłyszeliście ode mnie. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie i ściskam ciepło wszystkich, którzy tego dzisiaj potrzebują. Przy okazji dziękuję Wam również za
przekroczenie liczby 3000 subskrypcji na moim kanale. Naprawdę nie spodziewałam się, że zgromadzi Was się tutaj aż tylu. Jestem niesamowicie wdzięczna za wszystkie pozytywne komentarze, za dobry, ciepły odbiór moich podcastów, mojej osoby, mojego głosu, mojej intonacji, wszystkiego tego, co robię, co Wam z siebie daję tutaj na tym kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i będziecie patrzeć, jak się rozwijam. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Thank you.